Nie wiem, czy wiesz, że w budowie bomby jądrowej amerykańskiej uczestniczyli Marsjanie, a przynajmniej tak nazywali Węgrów Amerykanie. Kilkaset tysięcy ludzi pracowało nad projektem Manhattan. Tam było około 700 naukowców z tego, co kojarzę, a wśród nich 26 noblistów. Już noblistów albo noblistów po wojnie, późniejszych. Mhm. Bomba plutonowa to był majstersztyk. To nie było tak, że sobie a zbudujmy, zdetonujmy i będzie. W przypadku bomby uranowej to było zwykłe działo. Natomiast tutaj trzeba było tak jak mówię obudować to materiałem wybuchowym. Dokładność jaka musiała zostać użyta była na poziomie 10 nanosekund synchronizacji w detonacji wszystkich tych 32 Detonatorów. Natomiast pluton, jak już powiedziałem, lepiej nadaje się do bomby, bo jego masa krytyczna jest nawet mniejsza. W się od konfiguracji, taka masa, która została zgromadzona w yy, teście Trinity, czy mhm. też w Fat Boyu, którego model tu mamy przed sobą, yy, to było około 6 kg. 6,2 kg plutonu wystarczyło. Mhm. Otóż rozszczepieniu uległ kilogram plutonu, ale zniknęło masy tylko Jeden gram. Cześć, dzień dobry, witamy w Bunkrze Nauki. Ja nazywam się Krzysztof Kluza, a naszym gościem jest Paweł Janowski, którego z pewnością kojarzycie z poprzednich różnych odcinków Bunkra Nauki, jak i, mm, być może na przykład z jakichś popularyzatorskich akcji związanych z fizyką nauką. Paweł jest fizykiem, popular fizykiem jądrowym, popularyzatorem nauki i pracuje na wydziale fizyki i informatyki stosowanej. Cześć. Cześć. Gdy nagrywamy Pawle ten odcinek, to no to jeszcze nie wiemy czy Oppenheimer dostał um, Oscara. Wiemy tylko, że ma 13 nominacji. Um, czy ty po obejrzeniu tego filmu um, jako fizyk Dałbyś mu Oscara w kontekście fizyki, czy niekoniecznie? Fizyki w tym filmie, jako tako, za wiele nie ma. Myślę, że się koncentruje przede wszystkim w chwili wybuchu, do którego Nolan się świetnie przyłożył. Więc wydaje mi się, że za, za to, jak to zostało zrobione, to jak najbardziej zasługuje. Ale pewne rzeczy w filmie są pokazane, na przykład konstrukcja bomby, czy tam różnych bomb. Przyniosłeś tutaj również jakieś bomby. Mam nadzieję, że tylko one nie wybuchną nam tutaj. Szanse są bliskie zera. No dobrze, w takim razie, jakbyś mógł podzielić się wiedzą, jak wygląda taka bomba, z czego się składa. Może niekoniecznie uczyć naszych widzów, prawda, jak zrobić taką bombę, ale. Co tam w środku jest i dlaczego ona wybucha? Myślę, że nawet jakbym podał dokładny opis, jak to należy wykonać, to i tak nikt z nas nie byłby sam ani w gronie kolegów, koleżanek z grupy studenckiej czy, czy na uczelni tego e, dokonać. E, sam wie, że projekt Manhattan to było ogromne przedsięwzięcie, które doprowadziło do sukcesu, jakim było zbudowanie tych bomb. A wracając jeszcze do samego filmu Oppenheimer, e, tak jak mówię, nie ma w nim zbyt wiele fizyki, ale mnie to nie dziwi, bo to nie jest film o bombie, tylko film o Oppenheimerze. I myślę, że świetnie przedstawia historię tego człowieka, jego problemy wewnętrzne. Ale jak sam zauważyłeś, jest co nieco pokazane nawet z konstrukcji bomby. I niektórym może się wydawać dziwne, dlaczego ona tak, a nie inaczej wyglądała. I, i, i co to za kulki były wsypywane do dwóch kieliszków Anno różnej właśnie. wielkości. Tak. Do, bomba jądrowa to jest, no właśnie, bomba jądrowa ja mówię jądrowa, bo atomowo to jest wszystko co się wiąże z atomami na przykład jak spalamy węgiel w tlenie to się łączą atomy węgla z atomami tlenu i to jest energia atomowa a my tutaj mówimy o energii jądrowej drzemiącej w jądrze atomowym przez co jesteśmy rzędy wielkości wyżej niż to i żeby taką energię wyzwolić to musimy przede wszystkim mieć materiał z którego będziemy mogli ją czerpać takie materiały to materiały rozszczepialne i tak naprawdę w przyrodzie mamy jeden materiał rozszczepialny: uran 235. To 235 to jest liczba masowa, czyli suma liczb protonów i neutronów w jądrze atomowym. Richard Feynman, też uczestnik projektu Manhattan, kiedy zapytany, jaką informację by przekazał pozostałym ludziom na Ziemi, jeżeli przyszłaby wielka katastrofa i większość z nas by zginęło, powiedział, że ta jedna informacja, którą mógłby przekazać, to byłoby. Wszystko składa się z atomów. No i właśnie musimy zapamiętać, że mamy atomy, elektrony sobie krążą wokół jądra atomowego, fizyce jądrowej nie mają już żadnego znaczenia, samo jądro jest istotne, skupia prawie całą masę, mamy protony i neutrony. To ile mamy protonów, mówi nam, który mamy pierwiastek. Uran to jest pierwiastek 92, więc mamy 92 protony. A reszta z tego 235 to są neutrony. A co z plutonem, bo jeszcze... Też tak się jest. Pojawiał. Drugim materiałem rozszczepialnym jest pluton 239 w szczególności, ale on nie występuje w przyrodzie. Na całej kuli ziemskiej w skorupie szacuje się kilka gramów plutonu, że istnieje z odpowiednich reakcji istniejących, ale możemy założyć, że jego nie ma, i trzeba było go dopiero zbudować. Także mamy dwa. Sposoby podejścia do bomby jądrowej. Pierwsza to jest ta, która stoi bliżej ciebie. To jest model Little Boya, czyli tej bomby, która zniszczyła Hiroshima. A druga, ta bliżej mnie, to jest Fatman, bomba, która została zrzucona na Nagasaki. Ta druga to jest bomba plutonowa. I właśnie taką bombę testował Oppenheimer w teście Trinity. I jej eksplozję możemy obserwować, odtworzoną przez mm -hmm. filmowców na ekranie. I tutaj ładnie widać, że z jednej strony coś będzie łatwe, a z drugiej strony coś będzie trudne. Na przykład uran już jest w przyrodzie. No to wykorzystajmy go. Niestety, mamy dwa izotopy uranu w przyrodzie. Ten, o którym wspomniałem, 235 i jego brat troszkę cięższy, uran 238, a trzy neutrony więcej wiąże atomowym, ale cały czas to ten sam pierwiastek. Tylko tak się okazuje, że on nie nadaje się nam do konstrukcji bomby. A prawa Merfiego już nam mówią, że którego będzie więcej? No oczywiście tego, czego nie potrzebujemy. Czyli mamy 0,7% uranu 235, którego chcemy do bomby i 99,30% uranu, którego nie potrzebujemy do bomby. Znaczy, przyda się, ale gdzieś indziej, nie do wybuchu samego. No i teraz trzeba by to jakoś odseparować. No I tu jest problem. Bo to nie są dwa różne pierwiastki, że poprosimy chemików. Słuchajcie, przeprowadźcie nam jakieś reakcje chemiczne. Ona no, jest I... No właśnie, chemia nie zadziała. Jedyne co, to możemy bazować tylko i wyłącznie na tej różnicy mas. To są trzy neutrony w stosunku do 230 kilku. To jest hmm. bardzo, to jest około 1% różnicy masy. I jedyne co możemy zrobić, to na przykład rozpędzić takie atomy uranu, czyli jony już pozbawione elektronów w polu elektrycznym, i wrzucić do pola magnetycznego. Nawet w szkole się uczymy, że siła Lorenza wtedy działa, czyli mamy zakrzywienie toru ruchu elektronu albo cząstki naładowane, jak tutaj jądra atomowe, w polu elektrycznym. To jest to, co między innymi doprowadza do powstawania zorzy polarnej, bo takie cząstki naładowane z kosmosu przylatują, w ziemskim polu magnetycznym zakręcają, są kierowane do biegunów, tam wpadają w atmosferę i powodują jej świecenie. Czyli możemy rozpędzić takie jony, wrzucić w pole magnetyczne i teraz te jony, które będą cięższe, no Słabiej będą zakręcone, polecą bardziej na wprost. A te, które będą lżejsze, szybciej zostaną zakręcone i w ten sposób możemy to rozdzielać. Jak się pewnie domyślasz, to jest znikoma możliwość. Kilogramowych uzyskiwania, kilogramowych ilości takiej substancji, mm -hmm. i to prawda. To trzeba powtarzać, tego trzeba ustawić bardzo dużo takich wielkich cyklotronów, które będą to przyspieszać. O, widzimy w pierwszej, w jednej z pierwszych scen filmu, jak Oppenheimer spotyka Ernesta Lorenza, właśnie który buduje cyklotron, i tam pada jeden wielki bubble, tylko do którego mogę się przyczepić fizycznie w tym filmie. Mówi Oppenheimer: Patrz, ja tutaj buduję cyklotron do przyspieszania elektronów. No nie, elektrony nie przyspieszamy w cyklotronach. Cyklotrony są do przyspieszenia cząstek ciężkich, naładowanych jak jądra atomowe. No i właśnie mhm. do tego Lorenz się nadał. Do budowy tych rzeczy, które będą separować nam dwa izotopy uranu. Czyli tu jest trudność. Jak się okazuje, za chwilę możemy jeszcze głębiej w to wejść, bo, bo na pewno o kosztach sobie co nieco powiemy całego projektu. Yy, całe fabryki angażujące znaczny... Procent nawet energii elektrycznej całego kraju, jakim były Stany Zjednoczone, był angażowany do tego, żeby rozdzielić te dwa izotopy. A potem bomba? Bomba już była prosta w konstrukcji. Natomiast z plutonem jest odwrotnie. Pluton. Został odkryty najpierw Enrico Fermi, ten, który zbudował pierwszy reaktor e, w Chicago pod trybunami stadionu do Skłosza w środku zatłoczonego miasta. 2 grudnia 1942 roku go uruchomił. E, mniej więcej 10-8 lat wcześniej e, przeszło mu odkrycie rozszczepienia kołonosa, bo bombardował neutronami uran, i wydawało mu się, że ten kolejny pierwiastek, czyli to mhm. co dzisiaj nazywamy Neptunem-Plutonem, e, odkrył, ale nie. Yy, znaczy on myślał właśnie, że to zrobił, a tak naprawdę widział produkty rozszczepienia, czyli przeszło mu to koło nosa. Dopiero 4 lata później w Niemczech Otto Hahn, Fritz Strassmann odkryli rozszczepienie. Chociaż wcale nie wiedzieli, co odkrywają, bo to byli chemicy. Dopiero yy, ich koleżanka Lisa Meitner, która musiała uciekać z nazistowskich yy, Niemiec yy, do Szwecji, wytłumaczyła tym chemikom, co mm -hmm. oni widzieli. W każdym razie, yy, po jakimś czasie już było wiadomo, że oprócz tego uranu fajny do rozszczepienia będzie jeszcze pluton. I ten pluton to jest pierwiastek dwa kawałki dalej w układzie okresowym. Mamy uran 92, jak ten uran pochłonie neutron, no to nagle ma za dużo neutronów. Ten neutron albo któryś inny zamieni się w proton i mamy następny pierwiastek układu okresowego, czyli z uranu robi nam się Neptun. A ten Neptun znowu krótko żyje i powstaje pluton. Jak się okazuje, jeden z izotopów plutonu, pluton 239, jest tak samo dobry, a nawet lepszy do konstrukcji bomby, aniżeli uran. No ale to jest inny pierwiastek niż uran. Pluton, uran. Dwa pierwiastki, więc można chemicznie je rozseparować. Mhm. Tylko pytanie, jak go produkować w tak dużych ilościach? No to tego trzeba było skonstruować. To właśnie o czym wspomniałem e, Enrico Fermi e, reaktor jądrowy. W nim uran rozszczepia się i neutrony, które towarzyszyły temu rozszczepieniu, są pochłaniane przez atomy uranu e, 238 dookoła, z których robi się uran 239. Ten się rozpada na Neptun, a ten na Pluton 239. No, powiedzmy, że prosto jest oddzielić te dwa. Wiadomo, że to nie jest prosto, ale o wiele prościej, aniżeli ta separacja elektromagnetyczna. Więc mamy prościej z e, ekstrahowaniem tego plutonu niż uran, izotop 235 z naturalnego, ale z drugiej strony konstrukcja bomby plutonowej to już był majstersz. No, ale właśnie, bo możemy sobie pomyśleć, mamy ten uran, mamy ten pluton. No tylko pytanie jest takie, y jeżeli go przechowujemy, no to on nie jest bombą. A potem wkładamy go do bomby i nagle jest bombą. To kiedy staje się bombą? Hmm. Myślę, że dobrym pojęciem tutaj będzie masa krytyczna. Nie chodzi tutaj o mnóstwo rowerów wylewających się na ulicę Krakowa w pewnych dniach roku, ale o to, że jeżeli zgromadzimy odpowiednią dużą ilość materiału rozszczepialnego, to może w nim dojść do samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej. Może wyjaśnimy w ogóle o co tutaj chodzi z tą mhm. reakcją. Jeżeli jądro uranu-235 pochłonie neutron, może pochodzić z jakiegoś innego rozszczepienia, albo z kosmosu, albo skądkolwiek indziej, to jest szansa, że się rozszczepi. Na dwa kawałki. Całkiem nierówne, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że jak popatrzymy sobie do układu kresowego. To, jak ktoś jest jeszcze w szkole i na bieżąco z chemią, może zauważyć, że ta liczba masowa, o której mówiłem, czyli y, liczba w gramach jednego mola, albo inaczej mówiąc ilość protonów i neutronów w jądrze atomowym, to jest dwa razy liczba atomowa, przynajmniej dla początku. Na przykład Hel to jest Hel 4. Dwa protony, dwa neutrony. I tak jest aż do wapnia 20. Mamy 20 protonów, 20 neutronów stabilny wapń ale im dalej będziemy dodawać protony do jądra atomowego, czyli otrzymać kolejne pierwiastki w układzie okresowym, tym to przypominamy sobie, że protony są naładowane dodatnio, czyli się odpychają. Będziemy potrzebowali coraz więcej neutronów, żeby rozrzedzić trochę to odpychanie. Czyli tak do wapnia mamy tyle samo protonów co neutronów dla stabilnych izotopów, a później mamy coraz większy wkład neutronów. No i tutaj zauważmy, ten uran-235 ma 92 protony, ale neutronów już 140, bodaj 3, jeśli dobrze mm -hmm. szybko liczę w pamięci. Czyli jest spora nadwyżka. Jeżeli takie jądro pęknie sobie na dwa kawałki, dużo mniejsze od tego, co było na początku, to każde będzie miało y, potrzebę mniejszej liczby neutronów, niż to bardzo ciężkie. I te nadmiarowe neutrony od razu są uwalniane. I tutaj widzimy zalążek reakcji łańcuchowej. Jeżeli z takiego jednego neutronu, który padnie na uran 235, rozszczepi go powstaje średnio więcej niż jeden wtórny neutron, to ta reakcja będzie mogła się sama napędzać. Jeżeli powstaną dwa neutrony, rozszczepią dwa kolejne jądra uranu, z tego powstanie dwa i dwa, cztery neutrony, które mhm. rozszczepią cztery jądra uranu i tak potęgowo nam no rośnie. Tak, to tak. jest właśnie reakcja łańcuchowa. Jeżeli ten e, ciąg rozszczepień i uwalnianych neutronów będzie rósł w nieskończoność, mhm. To ile tego potrzebujemy? Jaka jest tam masa krytyczna w takim wypadku? Masa krytyczna za, nie, to nie jest tak, y, znaczy to jest masa oczywiście tego y, izotopu, o którym mówimy czy to pluton, czy uran ale ona nie jest dana raz na zawsze. Ona zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy na przykład osłonimy ją reflektorem mhm. neutronów czyli czegoś, co będzie odbijać neutrony uciekające z powrotem do środka. Zależy od tego, jaka jest gęstość tego materiału. Jak jest bardzo rzadki materiał, to rzadko będą neutrony trafiać w inne jądra atomowe i reakcja nie będzie się samo podtrzymywać. Jak będzie bardzo gęsty, to jest to bardziej prawdopodobne. I tak dla uranu, taka masa krytyczna to jest kula gdzieś około 20 cm średnicy, a że uran ma dużą gęstość około 20 g na cm3 no to może być kilkadziesiąt kilogramów. Natomiast Pluton, jak już powiedziałem, lepiej nadaje się do bomby, bo jego masa krytyczna jest nawet mniejsza. W zależności od konfiguracji, taka masa, która została zgromadzona w teście Trinity, czy mhm. też w Fatboyu, którego model tu mamy przed sobą, to było około 6 kg. 6,2 kg Plutonu wystarczyło, mhm. ale i tak normalnie ta kula, która była, mogę ci nawet. Pokazać, żeby sobie to uświadomić, to była kula mniej więcej o średnicy 9 cm. Coś większe niż piłka tenisowa. No tak, ale ta bomba w, w Oppenheimerze była ogromna. Tak jest. To jest sam e, rdzeń. To, co tak naprawdę powoduje, to, z czego możemy wyzwolić energię, to jest kula Plutonu. Ona nie była sobie sama. Przede wszystkim taka kula Plutonu nie stanowi masy krytycznej, no bo by już wybuchła. Mhm. Prawda? Więc trzeba ją jeszcze jakoś do tego yy, efektu namnażania się neutronów, czyli do przekroczenia masy krytycznej zachęcić. Nie dodamy znikąd, no bo mamy tylko tyle, więc robimy to inaczej. Zgniatamy ją. W jaki sposób zgnieść taką kulę? Najprościej jest otoczyć ją materiałem wybuchowym i zdetonować go. Materiał wybuchowy dookoła zmiażdży tę kulę plutonową do rozmiaru takiego, że przekroczy masę krytyczną. Nawet czterokrotnie mniej więcej została przekroczona i nastąpi samopodtrzymująca się reakcja jądrowa. Ale nawet żeby nie polegać tylko na y, tym zjawisku naturalnych rozszczepień, które i tak występują w drobnej skali w plutonie, to do środka wprowadzony został tak zwany urwis. Czyli dwucentymetrowa kuleczka wykonana... Z mieszaniny polonu i berylu. Beryl to pierwiastek dobrze znany z początku układu okresowego, natomiast polon, no to już jest na część naszego kraju nazwany przez odkrywczynię, hmm. czyli przez Marię Skłodowską-Kiri. E, źródło cząstek alfa. On się rozpada, emituje mnóstwo cząstek alfa. Te cząstki alfa, jak bombardują beryl, to emitują neutrony. Aha, neutrony to jest to, co my potrzebujemy do zapoczątkowania reakcji, rozszczepienia. Im więcej neutronów wpadnie na dzień dobry, tym. Mamy większy start, nie że 1, 2, 4, 8, tylko milion, 2 miliony, 4 miliony, dużo szybciej, prawda? Tylko też musimy zadbać o to, żeby te dwie substancje, które tworzą tę kulkę wewnętrzną tego urwisa, nie emitowały neutronów, kiedy by nie chcemy. No właśnie, bo wtedy tak naprawdę zepsujemy już nasz pluton. Tak jest. Kulka ta miała swoją strukturę wewnętrzną. Polon i beryl były od siebie oddzielone warstwami złota i niklu. Dopiero w trakcie implozji, czyli tego, tej eksplozji do środka, zgniatania tej kuli. Wewnątrz zgniatana była też ta kulka Urwisa, przez co wymieszany został polon z berylem, nastąpiła emisja neutronów i rozszczepienie całości. Ale jak sam zauważyłeś, to nie tylko środek, ale też zewnętrzna mm. obudowa. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, że bomba plutonowa to był majstersztyk. To nie było tak, że sobie, zbudujmy, zdetonujmy i będzie. W przypadku bomby uranowej to było zwykłe działo. Natomiast tutaj trzeba było, tak jak mówię, obudować to materiałem wybuchowym. Ale to nie jest takie proste. Akurat mam przy sobie model wnętrza takiej bomby plutonowej. E, został obłożony materiałem wybuchowym, oczywiście. I w każdym z takich kawałeczków możemy sobie wyobrazić e, w bardzo dobrym przybliżeniu piłkę e, do e, futbolu, do, piłkę do gry, w piłkę nożną. Ona składa się z takich sześciokątów i pięciokątów. Mhm. I jeżeli kojarzysz, że w filmie Oppenheimer właśnie tak, tego typu z takich element został wkładany klocków. na koniec, to bardzo dobrze kojarzysz, bo właśnie. Tak, były ułożone. To, co było to zewnętrzne, ten zewnętrzny materiał, który był wkładany, to był materiał wybuchowy. Mhm. I trzeba było wymyśleć, w jaki sposób ze zdetonowania takich 32 kawałków, który każdy jest detonowany tylko na swoim środeczku detonatorem, co widać tutaj, albo też możemy sobie zobaczyć. O! Tutaj mam takie sześciokąty i pięciokąty. Takie same, jak tworzą piłkę do nogi z detonatorami wystającymi na każdym kawałku Teraz... Mhm. Jeżeli eksplozja nastąpi tam, gdzie jest detonator, to dokładnie radialnie do środka mamy najkrótszą drogę. A tak na granicę tych dwóch he, sześciokątów czy pięciokątów droga jest dłuższa. Czyli szybciej fala detonująca dotrze do środka, a słabiej na bokach. Czyli zacznie już detonować ze środka i wyrzuci nam materiał na bok. Nie chcemy tego zrobić. Nie chcemy go trafić. No bo się nie zgniecie, tak? Tak jest, my go mm -hmm. chcemy zgnieść dokładnie. Czyli trzeba tak zrobić, żeby fala uderzeniowa szła. W jednakowym tempie z każdej strony. Mhm. I do tego skonstruowano tak zwane soczewki implozyjne, czyli wykorzystano dwa różne materiały wybuchowe, zaznaczone tutaj akurat kolorami, które jeden był szybki, a drugi wolny. Chodzi o prędkość detonacji. Mhm. Jedna to była 8 km na sekundę, druga 5 km na sekundę. To są klasyczne materiały wybuchowe. Jeden to był trotyl z heksogenem, a drugi to był tam trotyl z jakimś azotanem baru, czy czegoś takiego, jeszcze lepiszcze, procent wosku. Wszystko jedno. Ważne, że tam, gdzie jest droga najkrótsza do jądra plutonowego, tam trzeba spowolnić falę uderzeniową, żeby przyszła w takim samym tempie, jak ta, która ma dłuższą drogę do krawędzi. No i... Wszystko fajnie, tylko jeszcze to trzeba dobrze zgrać w czasie. Dokładność, jaka musiała zostać użyta, była na poziomie 10 nanosekund synchronizacji w detonacji wszystkich tych 32 detonatorów. To już wtedy dla elektroniki było wyzwanie. No, naprawdę. no właśnie, sobie tak myślę, bo wtedy jeszcze komputery to, to nie ta epoka. No właśnie, i to jak oni to zrobili? Komputery wtedy to jeszcze były bardziej kojarzone z zastępami kobiet, które liczyły coś manualnie na suwakach logarytmicznych i na kartkach papieru. Dopiero IBM wprowadzał swoje maszyny, między innymi właśnie do symulacji czegoś takiego. Dlatego też mówię, że to był majsterstwo. No ale dobra, mamy detonatory, <ścoughs> mamy klasyczny materiał wybuchowy. W środku samym jest Materiał plutonowy. Może kojarzysz, że tuż przed wsadzeniem tego ostatniego heksa został umieszczony w środku taki walec. Oppenheimer tam tak. jest bardzo zdenerwowany, jak ten walec jest umieszczany w środku. Właśnie w nim znajduje się ta kula Plutonu 239 z inicjatorem w środku. Dookoła natomiast niego znajduje się dodatkowa kula. I tak naprawdę ten walec był wypełniaczem dla tej kuli wewnętrznej całkowicie. Ona była z uranu 238. To jest odpad. On nam nie był potrzebny do budowy mm -hmm. bomby. Przeciwnie, zostawał nam ze wzbogacania woran 235. Jego zadaniem Jego były dwa: przede wszystkim miał odbijać neutrony z powrotem, te, które uciekają, więc reflektor. Jak odbijemy piłeczkę od drugiej takiej samej masy, no to słabo się odbija, prawda? Zatrzyma się, a tamta poleci. Jak chcemy odbić coś, to musimy od czegoś ciężkiego. Piłkę odbijamy od ściany, bo jest dużo cięższa niż ta piłka. Tak samo tutaj neutron jest dużo cięższy niż jądro uranu, 238, więc się odbija. Ale z drugiej strony, nie chcemy, żeby eksplozja poszła za szybko. To znaczy... Chcemy jak najszybciej wyzwolić energię, ale nie możemy pozwolić na to, że to, co zacznie już wybuchać, rozsadzi nam bombę i zdmuchnie ten pluton, który jeszcze się nie rozszczepił. No i po bombie, taki kapiszon, niewybitny jądrowy. Mhm. Więc trzeba jakoś zatrzymać to w jądrze wybuchającej bomby na chwilę, na, na dłuższą chwilę, to znaczy jakieś z na mikrosekundy, żeby doszło do tego wszystkiego. No i oczywiście żadne materiały nie mają takiej wytrzymałości, żeby to zrobić. Żaden tytan się tutaj nie nada. Co więcej, uran, który został do tego wykorzystany, jest materiałem miękkim. Pytanie, jak on miał to utrzymać? Kluczem jest nie wytrzymałość, tylko bezwładność. Uran ma, jak wspomniałem, gęstość prawie 20 gramów na centymetrze. Jest gęsty, jest ciężki. A zatem, jak przykładamy do niego siłę, to przyspieszenie, jakie uzyskuje, jest niewielkie. I o, cała tajemnica. Po mieliśmy ciężką kulę jeszcze z uranu-238 w bombie plutonowej, żeby spowolnić um, uwolnienie tego wszystkiego na zewnątrz, żeby trzymać to w ryzach jak najdłużej. Nie wytrzymałością, tylko samą bezwładnością. Powyżej niej jeszcze znajdziemy kulę e, zewnętrzną, już pomiędzy materiałem wybuchowym a kulą z reflektora. To był aluminium, które go zadaniem było... Przeniesienie tak naprawdę e, siły wynikającej ze ściskania imprezyjnego z zewnątrz do środka. Nie chcieliśmy zapalać tego uranu. Mamy taki pośrednik, e, taki e, tłoczek, który ma ścisnąć cały środek. To jak pokazałeś tą, tę kulkę, ona jest malutka, to człowiek się zastanawia, jakim cudem taka maleńka kulka może wywołać tak ogromny wybuch. Czyli dziwicie koncentracja energii w niej. To ja ci powiem jeszcze więcej. Taka kula o średnicy około 9 cm to był pluton. Na marginesie sam pluton, jego właściwości zostały zbadane w pierwszym przypadku na podstawie 1,5 mg próbki uzyskanej. Jeszcze nie z reaktorów, tylko z reakcji jądrowych w cyklotonach prowadzonych. Glenn Zyborg, jego odkrywca, potrafił zdefiniować własności plutonu po nawet nie tyle co brudu za paznokcie można powiedzieć. Na łebek od szpilki będzie wystarczyło 1,5 mg. No ale pluton, jak się okazuje, jest dosyć ciekawy. Ma sześć odmian alotropowych. Tak jak mamy węgiel w formie grafitu, w formie diamentu, w formie fulrenów, tak pluton też ma swoje odmiany alotropowe. Różnią się gęstością. I to znacznie od 15 do 19 gramów na centymetr sześcienny. Zauważmy, że to jest dużo więcej niż woda. Woda to jest 1 gram na centymetr mm -hmm. sześcienny. Na co dzień nie obcujemy z takimi gęstymi substancjami. No chyba, że ktoś transportuje sztaby złota. No złoto to jest też mniej więcej 20 gramów na centymetr sześcienny, tak jak e, uran. Ale. Taka kula plutonu musiała zostać wykonana z takiego materiału, czyli z tej odmiany elotropowej, która się w ogóle nadaje do metalurgii, do obróbki. Mm -hmm. I to akurat była faza delta, która jest stabilna w temperaturze od 350 do 600 stopni. No, ale my tego nie chcemy w takiej temperaturze trzymać, chcemy to mieć w temperaturze pokojowej. A w temperaturze pokojowej pluton jest zbyt miękki, żeby cokolwiek z nim robić, więc w ogóle trzeba było znowu chemików zapewnić do pracy, jak to ustabilizować. Okazało się, że mały dodatek galu. No, z zwykłego pierwiastka z układu kresowego stabilnego, który znamy, stabilizował tę fazę delta w temperaturze pokojowej i dało się z niej zrobić taki oto rdzeń o gęstości 15 z haczykiem, 15,6 g na centymetr sześcienny. Czyli nie 20, ale mniej. Co ciekawe, z tych sześciu izotopów dla mnie jako fizyka niektóre, trzy z nich mają dodatni współczynnik rozszerzalności termicznej, czyli co to znaczy? Jak podgrzewamy, to rosną, a te trzy pozostałe odwrotnie. Jak podgrzewamy, to się ochładzają. A z kolei na bakier mają współczynniki rezystywności, to znaczy jak tamte ogrzewamy, to im opór spada, a tym opór rośnie. No, wszystko jedno, ale ciekawe. Dobra, zostawmy. Tak jak powiedziałem, chcecie zadziwić jeszcze mocniej. To jest 6 kg model 6 kg plutonu 239, kula o średnicy 9 cm. W trakcie implozji, o której wspomniałem, doszło do kompresji tej kuli. Czasami miałem pytania, czy, czy, czy było widać tę kompresję. Znaczy, nikt tego nie zobaczył, ale czy no tak. dałoby się zobaczyć ją gołym okiem? Tak, dałoby się. Taka kula o średnicy przeszło 9 cm została w trakcie implozji skompresowana do wielkości piłki tenisowej, czyli około 7 cm. I w tej chwili przekroczona została masa krytyczna. W środku inicjator Urwis zaczął emitować neutrony. Neutrony z samych rozszczepień już istniejących i tak Plutonu zaczęły rozszczepiać inne jądra. I tak toczyła się przez drobny łamek sekundy reakcja łańcuchowa. Pytanie w takim razie, ile tego Plutonu się rozszczepiło? Bo wcale nie wszystko. To co widzieliśmy w nagraniu, no to było udawane, ale na prawdziwych nagraniach możemy zobaczyć co niszczy wieże. I trochę terenu, tworząc nam Trinityt chociażby na pustyni Walamogordo, czy to, co zniszczyło Nagasaki, to nie był cały taki rdzeń, który zniknął. Tak naprawdę, rozszczepieniu uległ tylko jeden kilogram plutonu. A zgodnie z einsteinowskim równaniem, które pewnie każdy kojarzy, E równa się mc kwadrat, jeżeli Znika masa, to pojawia się ekwiwalentna temu energia. To pytanie, ile tego, tej masy musiało stąd zniknąć, żeby wydzieliła się energia, która zniszczyła Nagasaki, albo wtedy mniej więcej podobna siła wybuchu na pustyni Walamogordo rozświetliła poranek? Otóż o rozszczepieniu uległ kilogram plutonu, ale zniknęło masy tylko jeden gram. Czyli tak jakby kulka plutonu o średnicy pół centymetra. Oczywiście to nie jest tak, że zniknął pluton. Po prostu pluton dzieląc się na dwa kawałki, okazuje się, że ich masa jest mniejsza, aniżeli masa tego plutonu, z którego powstał. A różnica właśnie jest energią. I na każde jedno rozszczepienie wydzielane jest 200 megaelektronowoltów energii. Mhm. Może być dziwna jednostka energii, więc powiem, jak to skojarzyć z codziennym. Z jednego rozszczepienia mamy te 200 mega, 200 milionów jednostek, a z jednego spalenia atomu węgla w tlenie mamy około 4-5 jednostek. Czyli 50 milionów razy więcej z jednej reakcji rozszczepienia niż z jednego aktu spalenia węgla w tlenie. To jest przyczyna, dla której do elektrowni węglowej ładujemy trzy pociągi węgla dziennie, a do elektrowni jądrowej wystarczy jedna ciężarówka na rok. No. Jest to bardzo interesujące, natomiast ja się zastanawiam, jakim cudem oni w ogóle do tego doszli, dlatego że w filmie jest pokazane, że czy Einstein w to wątpił, czy Bohr w to wątpił, czy wreszcie Oppenheimer na samym początku też w to zwątpił, wtedy jak przychodzą do niego z tym z informacją, że prawda rozszczepiono jakiś tam pierwiastek i on Liczy na tablicy i mówi, że nie, to, to się nie da. No to w momencie, kiedy. To jakim cudem, jak nikt nie wierzy, nagle to się jednak da. To ponoć Einstein miał powiedzieć, że jak on dokonał tych rzeczy, co nie można było ich dokonać. No bo wszyscy wiedzą, że tego się nie da robić, nikt tego nie robi. Dopiero jak przyjdzie ktoś, kto nie wie tego, że się nie da, on to robi i to właśnie wtedy działa. No ale to oczywiście jest. Między bajki w tej sytuacji. No w ogóle cofnijmy się e, kilka lat e, w historii, do roku 1932, powiedzmy. Można by jeszcze dalej, ale skróćmy. Mm -hmm. W 32 roku James Chadwick odkrywa neutron. Taki fizyk z przypadku. Był, był bardzo nieśmiały, jak pomylił sobie egzaminy na matematykę, chciał iść na fizykę, usiadł, dostał się na tą fizykę, był zbyt nieśmiały, żeby to skorygować. Potem dostał Nobla za odkrycie e, neutronu, więc myślę, że nie tak do końca mu się to e, źle obróciło według, wobec niego w każdym razie odkrywa neutron. O, to fizycy już czują pismo nosem coś to jest fajnego, bo wcześniej żeby bombardować jądra atomowe, trzeba było rozpędzać cząstki naładowane dodatnio. I to im większe mamy jądra atomowe, tym więcej protonów, większe odpychanie, więc większą energię trzeba uderzyć. Większą energią trzeba uderzyć w to jądro, no i się możliwości powoli kończą. A jak nagle mamy pocisk który pochodzi z jądra atomowego i może tam wniknąć w ogóle bez problemów, no bo to jest neutron, on nie jest odpychany od jądra no atomowego. Tak. No to jest otwarta możliwość do doświadczeń. I w 1934 roku, właśnie to, o czym wspomniałem, Enrico Fermi próbuje w ten sposób uzyskać pierwiastek 94, nawet publikuje, że tak, udało mi się, mam pierwiastek 94, potem się okazało, że nie, on widział rozszczepienie jądra. Ale zostawmy to, już w 1934 roku. Leo Szilard. Myślę, że jego rola w y, y, doprowadzeniu do budowy bomby atomowej w filmie, akurat była y, bardzo słabo pokazana. Powinna być dużo bardziej uwypuklona. Już on w 1934 roku, przechadzając się, y, dokładnie stojąc na przejściu dla pieszych, czekając na zmianę światła, wpadł na pomysł reakcji łańcuchowej i opatentował to jako tajny patent. Już w 1934 roku, przed 1938. Cztery lata, kiedy to rozszczepienie w ogóle zostało odkryte przez Ottona Hanna. 38 rok, 7 grudnia, rozszczepienie odkryte, i teraz całe e, ludzkie rzesze m, naukowców powtarzają to. No i widzimy właśnie, jak Luis Alvarez wyskakuje od fryzjera i pędzi przez miasto. Mm -hmm. Dokładnie tak było. Także e, świetna, zgodna z faktami, które człowiek kojarzy z różnych biografii, jest odtworzona w filmie Oppenheimer. Za to oczywiście brawa dla. Reżysera, scenarzysty, ale e, szybko na całym świecie prowadzone są badania, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, dotyczące rozszczepienia. No bo fajnie, że uran się rozszczepia, ale od razu, no dobra, to pytanie, no zostaną neutrony, ale ile ich będzie? Bo jak będzie mniej niż jeden na reakcję albo jeden, to nieciekawe, no, ale jak będzie więcej niż jeden, to jest możliwość zainicjowania reakcji łańcuchowej. No i szybko okazuje się, że faktycznie wypada około 2,5 neutronu, bo to jest średnio, oczywiście po, po, po wielu różnych modelach robione. Rozpad jest statystyczny, całkowicie e, nie wiemy, na jakie dwa jądra, na dwa, jakie dwa kawałki rozpadnie się uran rozszczepiony, a zatem nie wiemy, ile neutronów wypadnie. Raz dwa, raz trzy, raz jeden i tak dalej, więc średnio 2,5. Pluton jest jeszcze lepszy, bo tam jest ze trzy neutrony mniej więcej na rozpad, dlatego mówię, że lepiej się mhm. nadawał. Szybko po tym odkryciu Hana, Liza Meitner w Szwecji, nawet będąc na nartach ze swoim siostrzeńcem, oszacowuje energię na o. te 200 MW, mm -hmm. które powiedziałem, już wtedy zostało szacowane, że z rozszczepienia są. Emitowane. Tylko że fizycy też zaczynają rozumieć, że to nie jest proste. To znaczy, dopiero po jakimś czasie dochodzą do wniosku. Zaczyna się od tego, że trzeba wielu ton uranu, żeby to w ogóle wybuchło. Potem dochodzą wniosku, że tam jest w uranie Uran 238, a nie Uran 235. Tam ten trzeba się pozbyć, to wtedy ta masa krytyczna będzie kilkanaście kilogramów, a nie wiele ton. Więc to jest proces, który oczywiście trwa. Wszelkie publikacje zostają nagle urwane z dniem 1 września 1939 roku i atakiem Niemiec. Na Polskę. Niemieccy naukowcy, którzy zapoczątkowali, yy, można by powiedzieć, zabawę z rozszczepieniem, czyli oto Hanfried Strassmann, zostają odcięci od zagranicy. Tam jest prowadzony inny program, również jądrowy, ale to temat na oddzielną, długą dyskusję pewnie. W każdym razie, koniec końców, naukowcy wiedzą, że powstaje więcej niż jeden neutron, że można bombardować, tylko że jakim kosztem? No i tu dochodzimy do Twojego pytania. To znaczy, da się czy się nie da? No, fizyka pokazuje, że się da. Ale naukowcy rozumieją, że wyseparowanie uranu-235 z uranu-238 praktycznie atom po atomie, jeden za jeden w tej separacji elektromagnetycznej, o której mówiłem. Może kojarzysz stare tele, kineskopy telewizyjne mhm. czy monitory? Miały taką dużą mhm. zadek, prawda? Dokładnie. Tam z tyłu było działo elektronowe, ono emitowało elektrony, które zakrzywiane polem magnetycznym uderzały w ekran tu, 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 tu i mhm. tak. 24 razy na sekundę wiązka omiatała. To jest ta sama zasada działania. Tylko nie emitujemy elektronu, tylko wrzucamy jądra uranu. I pole magnetycznym odchylamy. I tak jak mówiłem, cięższe przyleci bardziej na wprost, a to lżejsze się bardziej odchyli. Tylko to jest bardzo mało wydajna metoda. A fizycy to taki naród, że potrafi szybko coś w głowie nawet oszacować. I od razu wiadomo było, że to potrzeba gigantycznych środków. Kojarzę anegdotę, że Nils Bohr miał powiedzieć do Tellera, że, panie, to jest niemożliwe, bo trzeba by było cały kraj przekształcić w fabrykę. No mi się akurat podoba, bo potem jest drugie dno, jak Bohr przyjeżdża do Los Alamos, co widzimy też na filmie. Pod, miał w, w, teler go zobaczyć i podejść, i powiedzieć mu: No, popatrz pan, faktycznie zamieniliśmy mhm. cały kraj w fabrykę. Bor się do niego zbliża i wyprzedzając jego przywitanie, mówi: No, widzi pan, mówiłem, że trzeba będzie cały kraj zamienić w fabrykę. Więc nawet jeżeli by już było wiadomo, że fizyka działa, że to będzie działało, to jednak mm, możliwości techniczne całości w umysłach naukowców yy, były marne. Faktycznie, środki finansowe. Liczba ludzi, która była zaangażowana w to wysupanie 6 kg plutonu i 12 kg uranu, to oczywiście potem rosło z czasem. Była niebagatelna. W sumie przez projekt Manhattan przerzuciło się, jeśli dobrze kojarzę, z 600 tysięcy ludzi, pracowników. W jednej mm. chwili w jednym zakładzie wzbogacania pracowało 20-30 tysięcy osób. AGH jest jedną z większych firm zatrudniających pracowników w województwie, z tego co mi wiadomo, ale ile my zatrudniamy pracowników? 4 tysiące chyba. Mniej więcej 2000 naukowców, 2000 administracji. I to jest jedna z największych firm, tu A tam jedna firma, która wymaga istnienia całego miasta, zatrudniająca 30 tysięcy osób. Dlatego to było, jak sądzę, przyczyną, dla której niektórzy mówili, że no nie, niestety nie da się. Co Oppenheimer liczył na tablicy, może popełnił jakiś błąd i mu. Nie wyszło, więc możliwe, że i w ten sposób, ale myślę, że to są te dwie mhm. nogi. Raz, że niektórzy mogli źle y, brać dane początkowe do obliczeń, że o, coś jednak nie pójdzie, reakcja nie zajdzie. A dwa, dobra, reakcja jest możliwa, jak najbardziej zajdzie, ale no, nie jesteśmy w stanie, żeby wysupłać tyle mhm. nowego pierwiastka albo odseparować uranu 235 od 238 na skalę przemysłową, a nie taką, że sobie tam miligramy wyseparujemy. W filmie jeszcze jest taka scena, w której y, nawet powiedzmy... Zacząłeś dzisiejszą rozmowę od tego, że szanse, że to wybuchnie, są bliskie zeru. I w filmie jest taka scena, w której Oppenheimer idzie do Einsteina i rozmawia na temat tego, że, że obawiają się potencjalnie zapłonu atmosfery. Potem te szanse bliskie zero padają z ust Oppenheimera do, do tego Gonsa. generała, mhm. prawda? No właśnie, jak to było. Czy rzeczywiście taka szansa w ogóle istnieje? Czy to jest fikcja? No. Y tak istnieje. Tak samo jak Groves, tak pewnie myślą wszyscy pozostali, że powinno być zero i już. No w nauce nie jest tak prosto. Naukowiec faktycznie może oszacować prawdopodobieństwa, zwłaszcza patrząc na fizykę jądrową, gdzie nic nie jest pewne, wszystko bazuje na prawdopodobieństwie. Na przykład wiem, że uran rozpada się 235 w tempie z czasem społecznego zaniku 700 milionów lat, czyli wiem, że po 700 milionach lat będzie go połowa, mm. ale nie jestem w stanie powiedzieć, które z tych jąder znikną, ani w tej chwili, które z nich się rozpadnie. Ale statystycznie wiem, co się będzie działo. Tak samo tutaj można było określać prawdopodobieństwo. I to, o czym tutaj jest mowa, to jest zapłon atmosfery. To znaczy Paliwem miał być azot, którego w powietrzu jest dużo, no a spalanie oczywiście następuje w tlenie. Zawsze, jeżeli mamy dwa materiały, które można spalać, jeżeli tylko pojawi się, mamy trójkąt ogniowy, może kojarzysz z gaszenia, mm -hmm. mamy paliwo, mamy źródło ciepła i mamy tlen. Usuwamy dowolny z tych trzech, no i ogień nam gaśnie. Paliwem miał być azot, tlen, no to tlen jest obecny, potrzeba nam zapałki. Wiadomo, no jak zapałkę zapalę tutaj, no to mam tam kilkaset stopni w tym płomieniu pomarańczowo-żółtym, ale to raczej nie spowoduje, nie zachęci atomów azotu do zbicia się z tlenem w jedną kubkę i utworzenia tlenków azotu. Natomiast bomba jądrowa, o której my tutaj mówimy, daje nam. Temperatury rzędu milionów stopni Celsjusza, których zazwyczaj nie spotykamy na powierzchni Ziemi. We wnętrzu Słońca tak, jak najbardziej. Nawet nie na jego powierzchni, bo tam jest kilka tysięcy, ale miliony stopni Celsjusza. A zatem możemy zacząć liczyć prawdopodobieństwo tego, że taka zapałka spowoduje nam zapłon azotu z tlenem. Na szczęście, przez różnych naukowców prowadzone oszacowania dawały faktycznie znikomość. Jak się okazało, na tyle prób jądrowych, ile było. Od czasów pierwszego testu Trinity po lata 2000, czyli około 2000 testów jądrowych, mhm. wszędzie pod ziemią, na Ziemi, w atmosferze i tak dalej, żaden nie spowodował zapłonu atmosfery, czyli jeżeli szanse są jeden na milion, no to jeszcze z milion testów możemy przeprowadzić, może się nic nie stanie. Obry, Oczywiście obry. śmieję się, ale liczymy mhm. na to, że tak nie będzie. Szanse są znikomo, y, znaczy bardzo bliskie zero. Znikome, ale nie można mm. powiedzieć, że są zerowe. Zerowe były wtedy, jeżeli coś jest niemożliwe. No mm. W fizyce są takie rzeczy, które są niemożliwe. Na przykład nie można cząstkę, która ma jakąś masę, rozpędzić do prędkości równej prędkości światła. To wiemy, że jest niemożliwe i damy sobie za to chyba rękę uciąć. Ale za to, czy atmosfera nie zapłonie, no to niestety nikt sobie ręki uciąć nie da. Może kojarzysz największą bombę. Termojądrową z kolei, to nie, nie tę konstrukcję, którą tu tak? mamy. Carbombę, tak, jest z 1960 bodaj pierwszego czy drugiego roku zdetonowaną na Nowej Ziemi. Jej moc według anegdoty miała wynosić początkowo 150 megaton trotylu. Te bomby, które tutaj widzimy, jak wybuchały, miały 20 i 15 kiloton, czyli tysięcy ton trotylu. Tam natomiast mówimy o 150 milionach ton trotylu. Została ta moc obniżona przez tamtejszych naukowców, żeby właśnie zmniejszyć szanse zapłonu atmosfery do około 50. Z tego, co kojarzę, wybuch był szacowany na 57 megaton trotyl. Ale atmosfera nie zapłonęła. Tym się cieszymy. No to rzeczywiście mamy się z czego cieszyć, bym powiedział. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o jeszcze o film, tam Teller zwłaszcza optuje za bombą wodorową. Jaka jest różnica między tymi, tymi bombami? To też fajnie widać tę rywalizację. Ciężko być rywalizację, ale to napięcie pomiędzy nimi, bo mm -hmm. Teller faktycznie od samego początku mówił: Dobra, to już wiemy, że można zbudować bombę jądrową, to idźmy dalej, bo jest możliwość zbudowania jeszcze większej bomby. Różnica polega na tym, że bomba jądrowa czyli plutonowa czy uranowa, polega na rozszczepieniach. Neutron wpada w jądro uranu, czy plutonu rozszczepia, ale kolejny neutron, te rozszczepiają kolejne i tak sobie leci. Czyli ciężki pierwiastek rozbijamy na mniejsze pierwiastki ze środka układu okresowego, uwalniając przy tym energię wiązania. Natomiast bomba termojądrowa, nazywana potem bombą wodorową ze względu na paliwo używane, to jest tak naprawdę ten sam mechanizm, który zachodzi nam we wnętrzu Słońca. Czyli nie mamy rozszczepienia ciężkich jąder atomowych, a przeciwnie, łączenie mm -hmm. lekkich. Tylko to też wymaga, to jest reakcja, można powiedzieć, progowa. Tak jak rozszczepienie jądra uranu 235, nie jest reakcją progową, bo uran sobie yy, pochłonie taki swobodny neutron, który do niego leci mm -hmm. i już się rozszczepia. Natomiast tutaj, żeby złączyć dwa jądra wodoru, czyli dwa protony ze sobą, to najpierw trzeba pokonać oddziaływanie elektryczne między nimi, bo się odpychają. Możemy sobie wyobrazić to, jak dwa magnesy, które się odpychają ale zatopione jeszcze w plastylinie. Czyli póki są daleko od siebie, to czujemy odpychanie między nimi. Ale z im większą prędkością będę je chciał do siebie zbliżyć, czyli im większą energię kinetyczną im nadam, a fizyk powie, im większa będzie ich temperatura, jeżeli mamy ich mnóstwo, to mówimy o temperaturze, czyli średnia energia ruchu postępowego, to jest większa szansa na to, że one się dotkną nawet przed tym, jak się rozpadną. Mhm. Więc jeżeli jeszcze więcej, bardziej zwiększymy energię, jeżeli tak mocno je zetkniemy, że plastelina się odkształci i zlepi... To już zostaną ze sobą złączone. Magnesy chcą się odepnąć, ale plastelina je trzyma. To jest moim zdaniem świetny model, bo oddziaływanie elektryczne, tak jak które magnetyczne, jest na odległość, bardzo daleko działa, a siły jądrowe, o których tutaj mówimy, te wiążące jądra atomowe w całość, są bardzo krótkozasięgowe. Czyli tak na odległość jednego protonu dalej już nie. Jeżeli tylko spowodujemy, że dwa protony zbliżą się do siebie na tak blisko odległość, że siły jądrowe dojdą do głosu, to te jądra się schwycą i będą trzymać. Ale. Już czujemy to napięcie między nimi. W cudzysłowie oczywiście, bo one chcą się odepchnąć. Jeżeli teraz przyjdzie cokolwiek, co rozepnie te plastelinę, tu nie trzeba wielkiej energii. Jeżeli to rozłączy, rozpadną się i uwolnią tą energię kinetyczną, którą wcześniej tam złożyliśmy. To ten rozpad to jest bomba rozszczepieniowa, a łączenie to jest bomba yy, termo. Bomba termo Super. Ona wtedy była nazywana super. Po mm -hmm. prostu super bombą. Tylko potrzebujemy, tak jak powiedziałem, dużej energii kinetycznej, wysokiej temperatury, żeby zmusić te lekkie jądra atomowe do kontaktu ze sobą, żeby następowała ta synteza z uwolnieniem energii. I to jest taka temperatura, która panuje we wnętrzu Słońca do tego potrzebna. Czyli miliony stopni Celsjusza. Jak na Ziemi uzyskać temperaturę milionów stopni Celsjusza? No w tych bombach uzyskali. Uważny słuchacz, tak jest. Tutaj mieliśmy miliony stopni Celsjusza hmm. za darmo. I tak dochodzimy do Rozwiązania. W bombie termojądrowej paliwem jest, są bardzo lekkie pierwiastki, na przykład wodór, lit, deuter, wymieszane ze sobą w formie stałej, żeby były gęste. Natomiast temperaturę potrzebną do zapłonu tej bomby uzyskujemy przez zdetonowanie w tym samym pojemniku obok bomby jądrowej. Czyli bomba jądrowa stanowi zapalnik mm. dopiero dla bomby termojądrowej. I tak jak tutaj w bombie jądrowej mamy naturalny ogranicznik, to znaczy jak sam zauważyłeś, nie możemy sobie dokładać uranu ile chcemy, bo przekroczymy masę krytyczną i nastąpi eksplozja. Więc możemy co najwyżej, tak jak w bombie plutonowej, zmniejszyć sobie kulkę, tak żeby przekroczyć masę krytyczną i wybuch, albo tak jak w bombie uranowej, z dwa kawałki wystrzelić do siebie, jedno do drugiego, łączymy i mamy masę krytyczną i eksplozję no to nie możemy sobie dokładać tego uranu ile chcemy, prawda? Te dwa kawałki nie no tak. mogą być ponadkrytyczne, krytyczne, bo już nastąpi eksplozja. Mm. Natomiast bomba termojądrowa nie ma takich ograniczeń. Bomba jądrowa, która jest użyta jako zapalnik, oczywiście, ale to, ile my użyjemy potem materiału, który ma syntezować, czyli łączyć te lekkie pierwiastki w cięższe, to już jest tylko nasza finezja. No i tutaj, tak jak mówię, słabo nas ograniczała, jeżeli chodzi o detonację carbomby o mocy ponad 50 megaton mm. Trotylu. To wracając jeszcze raz do filmu. W filmie ta, ta bomba, zarówno gadżet jest umieszczona na tej platformie, jak i bomby są detonowane tam chyba pół kilometra nad ziemią. Czemu po prostu nie zrzucić jej na ziemię? Niech sobie uderzy i wybuchnie, tak? Dokładnie, no to jest chyba standard normalny przy bombach. Przy bombach zwykłych prawdopodobnie tak. Nie jestem wielkim znawcą militariów, ale tak bym strzelał. Natomiast. No, odpowiedź będzie przykra, to znaczy wysokość, na jakiej ma być detonowana bomba, wynika tylko z jednego faktu: maksymalizacji zniszczeń. Tego, co chcemy tą bombą yy, dokonać tak naprawdę. Dlatego yy, docelowo bomba jest detonowana w wysokości kilkuset metrów, tak jak wspomniałeś, pytanie, skąd bomba wie, na jakiej wysokości to też było ciekawe mhm. do opracowania, bo nawet na tym modelu, który tutaj stoi, widać takie antenki. Raz, że był czujnik barometryczny, żeby wiedzieć mniej więcej na jakiejś jest wysokości przez ciśnienie powietrza dookoła, a dwa, jak już byliśmy na odpowiednio małej wysokości, wtedy czujnik barometryczny był włączany, a włączany był sygnał radarowy, który odbierany od Ziemi dokładnie określał odległość, żeby dokładnie na tej, a nie innej opracowanej przez naukowców wysokości zdetonować bombę. Od razu nie był używany ten radarowy, bo mogły być prowadzone jakieś zakłócenia, coś mogło tam na drodze się pojawić, więc najpierw barometryczny, a potem ten. Wieża nie miała 300 metrów wysokości, no bo nie dało no to, się, prawda, ale mm. chciano jak najbardziej zbliżyć się do tego co będzie jak będzie bomba użyta w prawdziwym świecie, czyli zrzucona na miasto. Chodzi o to, że fala uderzeniowa ma maksymalną moc niszczeniową, można by powiedzieć, nie kiedy rozchodzi się poziomo na ziemi, ale kiedy leci z góry, odbija się od tej ziemi i jeszcze porywa materiał. Czyli jeszcze raz, krótko mówiąc, dlatego detonuje się bombę jądrową na odpowiedniej wysokości, a nie pozwala jej po prostu spaść na ziemię i tam wybuchnąć, żeby mieć maksymalne zniszczenia. W filmie też pojawia się ta kwestia, że Niemcy jednak nie zbudowali swojej bomby. Z czego to wynikało? Hmm. Jak zawsze, tutaj będzie wiele czynników, hmm. więc Jakiś wymienię może mówi. kilka, hmm. jakie będę uważał za dosyć znaczące. Przede wszystkim. Yy... No, można zacząć może od tego, że y, umysł. Oni mieli Heisenberga przede wszystkim, ojca mechanika kwantowej, owszem, mm. ale porównajmy sobie, tak, mówiłem, że kilkaset tysięcy ludzi pracowało nad projektem Manhattan. Tam było około 700 naukowców, z tego co kojarzę, a wśród nich 26 noblistów już noblistów albo noblistów po wojnie, późniejszych. Mm -hmm. Natomiast y, Niemcy mieli trzech noblistów dwóch aktualnych, tam jednego po wojnie jeszcze. Zasób y, ludzki. Dużo mniejszy. Zasób materiałowy. Stany Zjednoczone, co prawda, już po ataku na Pearl Harbor włączyły się do wojny, ale to nie był ten wysiłek wojenny, który ponosiła Rzesza Niemiecka na terenie Europy wtedy, zwłaszcza pod koniec wojny. Wyżyłowany kraj już do końca możliwościami produkcji amunicji, która nadawała się od razu do użycia, nie była dopiero do skonstruowania i może będzie działać, a może nie. Hitler na początku był zainteresowany bombą. Potem, jak się okazało, że to pochłania trochę środków, nie ma nic z tego do dobra, zaprzestańmy tego, tam bawcie naukowcy, a materiały jednak nie idą na produkcję wojenną, jakaś nadaje. Potem chciał znowu wrócić, może by to była kolejna jego cudowna broń, ale jak się okazuje, nie doprowadzono tego do końca. Kolejny czynnik, moim zdaniem, to jest rywalizacja. W Stanach Zjednoczonych pod dowództwem cywilnym Grovesa i naukowym Oppenheimera zgromadzono. Śmietankę intelektualną oraz mnóstwo osób, które nie były zaangażowane w prowadzenie wojny na, na frontach, do budowy tego wszystkiego. Wszyscy dla jednego celu, wszyscy pod jedną egidą. Natomiast yy, w hitlerowskich Niemczech były co najmniej trzy konkurujące ze sobą zespoły. I tak jak Stany Zjednoczone, Groves, jak tylko został nominowany na głównodowodącego tutaj, otrzymał szlify generalskie, od razu był pułkownikiem wcześniej, żeby miał lepsze poważanie. Zresztą, dlatego też się zgodził, bo on wcześniej tyle, co zbudował Pentagon mhm. świetny jego sukces to znaczy pokazał się jako wspaniały organizator. Co też potem, myślę, że bez niego i Oppenheimer jako duetu nie byłoby tej bomby, przynajmniej tak szybko, jak była. Mhm. W każdym razie. E Groves potrafił niesamowicie organizować yy, rzeczy, wyciskać pieniądze nie wiadomo skąd. Bardzo szybko yy, u góry załatwił, że projekt Manhattan ma kategorię 3A, czyli nieważne gdzie idą jakie materiały na zbrojenia, on może je zabrać i mieć dla siebie. <laughs> to też się wiąże z tym ciekawa rzecz, że raz potrzebowali dużo miedzi. Jak się te kalutrony budowało, czyli te cyklotrony, jak mówię, do separacji zotopów mm -hmm. uranu, no to trzeba tam dużo prądu. Dużo prądu trzeba dobrych przewodników. Dobry przewodnik to mieć. Tylko, że miedź stosowana też jest do produkcji pocisków. No to można albo zakazać produkcji pocisków, cała mieć do projektu Manhattan, albo dobra, możemy wykorzystać też inny materiał, który też dobrze przewodzi, a nie jest wykorzystywany do produkcji pocisków. Więc miedź dalej szła na produkcję amunicji. A Groves zwrócił się do yy, skarbca Stanów Zjednoczonych z, z prośbą o pożyczkę srebra. Srebro jest troszeczkę lepszym nawet przewodnikiem niż yy, miedź. No i tam przyszło zapytanie dokładnie przez Keneta Nikolsa, tego jego yy, zastępcę, którego często widujemy na, na ekranie Oppenheimera, że ile tam chcecie uncji tego złota? No to padła odpowiedź: yy, 14 700 ton. Nie mogli się zrozumieć, bo Nikols nie wiedział ile Uncja mm -hmm. ma gramów, a z kolei gość od y, obsługi tego srebra nie wiedział jak tona ma się do Uncji. W każdym razie bez problemu zostało to wypożyczone, czyli 15 tysięcy ton srebra ze skarbca Stanów Zjednoczonych zostało użyte w projekcie Manhattan. Potem w latach 70. zostało zwrócone i to z dokładnością do, jeśli dobrze pamiętam, 1,4 tysięcznej procenta. No wiadomo, że gdzieś coś się mogło no. zawieruszyć, ale raczej nikt nie, nie, nie wziął tego dla siebie. Czyli inaczej mówiąc, było wsparcie potężnego kraju, który miał zasoby. Groves od razu na drugi dzień, jak tylko został mianowany, zaczął zakupywać Setki tysięcy hektarów ziemi w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych zaczął od razu zamawiać uran w ilościach tysięcy ton i setek ton z różnych miejsc, podczas gdy w Niemczech tym znikomym zasobem uranu, który posiadali jeszcze z zajęcia Czechosłowacji, tam w Jachymowie były kopalnie, stamtąd rad był ród uranu mm -hmm. wydobywany między innymi, oni sobie go wyrywali. A jak wiadomo, żeby zbudować reaktor jądrowy, to nie można sobie go zbudować, o, zbudujmy taki tu na stole mały, a potem go przeskalujemy. Nie. Trzeba zgromadzić olbrzymią ilość uranu w jednym miejscu. Czyli nie możemy sobie tego wyrywać. Koniec końców, tuż przed zakończeniem wojny, a raczej przed złapaniem w ramach misji Alsos czołowych niemieckich naukowców zajmujących się bronią, budową reaktora wtedy tak naprawdę jądrowego, czyli Heisenberga, Został odkopany, zakopany wcześniej przez Heisenberga reaktor, który oni budowali, takie sześcienne kostki uranowe zawieszone w moderatorze. Misja ALSOS to jest yy, misja, którą. Pomysłodawcą były oczywiście naukowcy i Groves. E, widzimy m.in. w filmie Oppenheimer człowieka e, bardzo wnikliwie analizującego zachowanie Oppenheimera, podpuszczającego go Borisa Pasza. Mhm. E, on potem słyszymy, że został wysłany gdzieś przez Grovesa. To jest właśnie ta misja Alsos. Petykle. On ją dowodził, mhm. żeby wyłapać. E, po pierwsze naukowców, po drugie dokumentację. Po trzecie, jeżeli takie jest nie zasoby materiałów mm. rozszczepialnych z okupowanej Europy, czy tu chodzi o Francję, czy o y, Niemcy. Hagerloch było tym ostatnim punktem, gdzie Heisenberg uciekał z tymi budowanymi przez siebie reaktorami. Y, nie jestem pewien, czy udało, czy nie. Możliwe, że udało mu się uzyskać reakcję łańcuchową. Nie jestem pewien, możliwe, że nie, ale do budowy żadnej bomby, oczywiście y, Niemcy nie doszli. Z tego względu, tak jak mówiłem. Nie te zasoby, nie to zainteresowanie ze strony władz, nie ta koncentracja wszystkich wysiłków w jednym celu. Wiele czynników, na szczęście, jak mnie mam, dla nas składających się na to, że Niemcy nie zbudowały swojej bomby jądrowej. Mhm. Na koniec chciałbym coś pozytywniejszego niż bomba, mianowicie projekt Manhattan. Czy, czy były jakieś pozytywne aspekty tego projektu w kontekście, czy dla nas na co dzień? Korzystamy z jakichś odkryć, które przy okazji budowy bomby y, były prawda, uzyskane? Są takie odkrycia naukowe, że bezpośrednio widzimy ich, ich kontynuację, mm. że tak powiem, na co dzień. Tutaj nie jest to aż tak proste, bym powiedział. Y, materiałem, który na co dzień stosujemy, a który wybił się do stosowania y, w trakcie programu Manhattan żeby wzbogacać uran trzeba było go przerobić w gaz. I dopiero gazowy uran można tam przepuszczać przez dyfuzję albo w tym wprowadzać do kalutronu, gdzie zostanie elektromagnetycznie rozdzielony, bo uran to ciało stałe. Ale heksafluorek uranu już jest gazem, tylko że ten heksafluorek jest strasznie korozyjny i wszystkie rury zżerał. Pół miliona zaworów, które w zakładach wzbogacania były używane do tego musiało być wszystko dobrze zabezpieczone i tam znalazł zastosowanie nic innego jak niedawno wcześniej, niedługo wcześniej wynaleziony Teflon. Dzisiaj myślę, że do znalezienia w każdym domu. Ale przede wszystkim energetyka jądrowa oraz zastosowanie wszystkiego, co tak naprawdę z fizyką jądrową ma. W... Cokolwiek wspólnego od czasów reaktora, czyli produkcja izotopów dla medycyny. W Warszawie, w Świerku pod Warszawą, mamy reaktor jądrowy w Polsce, jedyny pracujący, Maria, który produkuje radiofarmaceutyki, nie tylko dla Polski, zdaje się, po to, żeby po pierwsze diagnozować człowieka, wpuścić do jego organizmu słabo toksyczny, ale promieniujący izotop, żeby pokazać na przykład, gdzie się on gromadzi, gdzie mamy komórki nowotworowe. Z drugiej strony, możemy wykorzystywać promieniowanie do leczenia, z nowotworów, czyli naświetlania, mm -hmm. to tutaj w Krakowie, w Instytucie Fizyki Jądrowej, mamy Centrum Cyklonowe Bronowice, gdzie rozpędzane cząstki e, atakują nam komórki nowotworowe, dzięki temu są zabijane. Medycyna nuklearna to wszystko tak naprawdę mamy dzięki projektowi Manhattan. Nie sądzę, że nie mielibyśmy tego, gdyby projektu Manhattan nie było, ale nastąpił. Nastąpiło bardzo duże przyspieszenie tego wszystkiego, mhm. prawda? Wysiłek wojenny, żeby tylko zdążyć przed Hitlerem, bo Amerykanie byli przekonani, że Hitler już za już chwilę będzie mieć bombę. Rozszczepienie zostało odkryte na terenie Niemiec. Niemcy mieli ojców mechaniki kwantowej na swoim terenie. Jak się potem okazało, wcale nie musieli się tym tak do końca martwić, ale wysiłek i tak był prowadzony na olbrzymią skalę i doprowadził do sukcesu. To znaczy, nie udało im się to, co chcieli zrobić, czyli spuścić bombę na, na Niemcy. I dlatego też część, co też jest chyba fajnie w filmie pokazane, jeśli dobrze kojarzę, yy, zaczynają się pojawiać pytania. No, skoro Hitler jest pokonany, to po co teraz tej bomby no w tak. ogóle używać, mm -hmm. prawda? Zwłaszcza, że yy, nie wiem, czy wiesz, że w budowie bomby jądrowej amerykańskiej uczestniczyli Marsjanie, a przynajmniej tak nazywali Węgrów. Amerykanie, bo nie Czyli mogli. Tellera się... chyba, tak? Teller, Wigner, mm. von Neumann, Silar, to mm. wszystko byli Węgrzy i to ci znaczący, pochodzący nawet z jednej dzielnicy Budapesztu, znający się, można by powiedzieć. Mm. Natomiast język, którego używali, był jakby z kosmosu, więc nazywali. Poza tym Intelekt, którym się posługiwali, też wyglądał na kosmiczny, więc to byli ludzie z Marsa. No i oni byli. Żywo zainteresowani pokonaniem Hitlera, który hmm. wkroczył no tak. na tereny europejskie, zajął, okupował i tak dalej. Więc jeżeli Hitler został pokonany, to już pytanie: po co w ogóle ta bomba? Natomiast z drugiej strony nie chcę wchodzić w politykę, bo nie znam się hmm. na tym za wiele, ale wysiłek, który został poniesiony, czyli te w przeliczeniu na mniej więcej obecne czasy, 26 miliardów dolarów, które poszły hmm, no na, na, na te kilka kilogramów plutonu i urządzenie kosmiczne. Końcowo, no, nie mogły pójść na darmo. Musiały zostać jakoś wykorzystane. Mm. Musiało to zostać pokazane najlepiej temu, kto jeszcze uczestniczy w tej grze, czyli Japonii, która miała się bronić do ostatniego żołnierza. Mm. No i oczywiście ym, potem tłumaczyli, że albo inwazja, Albo bomba. Jak inwazja, to zginie mnóstwo naszych chłopców, tak jak to amerykańscy generałowie lubią mówić, prawda? Więc bomba, oczywiście tragedia dla ludzi, którzy, których pozbawiła ona życia, ale z drugiej strony możemy próbować oszacować, ile istnień zostało przez to yy, hmm. ocalonych. Więc koniec końców, cały program Manhattan, czy tego chcemy, czy nie, nawet nie widzimy wokół nas tego, to i tak korzystamy z tego, co zostało wypracowane, bo nie tylko zostały wyprodukowane bomby. Zostały opracowane nowe materiały, zostały opracowane nowe metody chemiczne, nowa metalurgia, e, nowe pierwiastki odkryte, mm. prawda? E, I ze wszystkiego tego korzysta ludzkość przy parciu naprzód. Gdyby nie projekt Manhattan, to prawdopodobnie to wszystko zostałoby powolutku odkrywane, tylko pytanie kiedy? A tutaj dzięki temu wielkiemu wysiłkowi zostało to e, skrócone do kilku Lat, praktycznie od roku 42 do 1945, bo tak mówią Amerykanie. Niby wiedzieli ten list od y, Einsteina. On tylko był parafowany przez Einsteina. Jego napisał Leo Szilard, rękami sekretarki Einsteina. Y, jak sam Einstein mówił, on tylko służył za skrzynkę pocztową, poszedł do prezydenta, prezydent powiedział: No, no trzeba działać. I co? I tak jak to za PRL-u się mówiło, jeżeli na jednym polu gnił buraki, a na drugim polu gniją ziemniaki, to co się zbiera pierwsze? Komitet. No i tak powstał jeden komitet, potem powstał drugi komitet, potem podłączono pod, pod inny komitet i tak sobie dogorywało. Ale takim zapalnikiem, który wprowadził Stany Zjednoczone na zdecydowaną ścieżkę o dobra, idziemy budować bombę i nie przyznaj mu 6 tysięcy dolarów, tak jak Fermi dostał na początku, właśnie po tym pierwszym komitecie, tylko 85 milionów dolarów ówczesnych na budowę, no to był atak na... Pearl Harbor. Czyli tak czy siak, hmm. czy tego zdajemy sobie sprawę, czy nie, większość fizyki jądrowej, której dobroci dzisiaj korzystamy, bo tak naprawdę korzystamy przede wszystkim, jak sądzę, z medycyny jądrowej, to zawdzięczamy programowi Manhattan. Paweł, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Paweł Janowski. Dziękujemy. Dzięki.